Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, ja jestem Marcisław, a oto jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 1. W poprzednim odcinku spotkaliśmy się z Iberionem i oglądaliśmy tyłki ładnych panienek. Takie zajęcia mają przywódcy obozu na Wagnie. Bardzo polecam. Później poszliśmy tam na górę. O, tam na górę. Gdzie najebaliśmy w pizdę jakiemuś nowicjuszowi, któremu odjebało i nie chciał nam oddać kamienia ogniskującego, który mieliśmy zdobyć dla właśnie Iberiona. Iberion kazał nam go teraz przynieść do Korkaloma. Kalom, mów do mnie. Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Jo. Tak. To świetnie. Mów dalej. O. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Ty skąpiradło. Dlaczego nie 1000? Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Na nikim nie można polegać. Od co? Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jeśli myślisz, że... Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Okej, dobra. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Tak będzie, tak będzie. A więc godzinę mamy w grze 16. Nie jest aż tak późno. W sumie to w ogóle nie jest późno. A więc... Czeka nas, moi drodzy, Kurwa mać. Czeka nas, moi drodzy, droga do starej kopalni. Ale żeby powiedzieć jeszcze raz droga, to spotka nas, to możemy po drodze wstąpić do starego obozu, żeby wydać tę masakryczną ilość punktów nauki. 36 punktów, moi mili. O, tak. Lepiej się do tego nie mieszać. 20 pójdzie na naukę mistrzowskiego otwierania zamków. Zawsze to samo. A reszta nie mam pojęcia.
Może dychę w siłę. Tylko zachowaj to dla siebie. Albo nie. Ile w ogóle nasza broń? 26, no praktycznie 30 prawie. Czyli lepiej by było się rozejrzeć. Lepiej by było trochę się podbajcepsować przed zdobyciem jakiejś nowej broni, bo a nóż nie będziemy mogli jej nosić. Dobra, jeszcze parę skoków. Sierwo jaduś. Przypominam, że weszliśmy wczoraj w nowy rozdział, co nam zaowocowało pojawienie się kolejnej puli stworków do pozabijania. Tak było. Ale nie wiem, czy chce mi się je wybijać. Dobra. Pozabijemy tylko te w najbliższym naszym otoczeniu. Ponieważ nie chcemy się atakować wszystkich. Bo zaowocuje to materiałem długości minut 50, którym jedyne co robię, to ganiam ścierowojady po lesie. Na jeden strzał, moi drodzy, na jeden strzał. Tam widzę krwiopijcę. Widzicie te bestie tam? To nie są wilki. To są tak zwane orkowe psy. Nie mamy z nimi najmniejszych szans. Chodź tu, ścierwojadku. Chodźmy dalej. Co tu jeszcze został? Nie... Nie rób tego swojego kukuryku, nie pij mi tutaj. Swoją drogą to pianie ścierwojada jest chyba najbardziej charakterystycznym dźwiękiem z pierwszych dwóch gotlików. Gdzie jesteś? Tu jest. Oj, doświadczenie leci, leci, leci. Jeszcze 2000 i nowy poziom. O, cię panie. Kogo to moje piękne łoczęta widzą? Odsuńmy się. Ustawmy się trochę tak, żeby jakąkolwiek drogę ucieczki mu zamknąć. No, nawet na kamień wlezie. No nie powiem, uzdolniona bestia. Chodź tu, ścierwojadku. Jaszczurku też. Zbieramy lucik. I do obozu. O, kolejny ścierwojad. Przy okazji kupimy sobie w końcu normalną mapę. A dostał na odlew. Przypominam dwóch debili, którzy myśleli, że jak zrobią zasadzkę na nas, to sobie poradzą.
na momencik do obozu. Musisz uważać na to, co... Pogadajmy lepiej o czymś innym. O, Diego. Za Gomeza! Za Gomeza. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwie... Dobra, jak zwiększyć siły lub zręczność, dawaj 5 siły. I kolejne 5 siły. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Niewątpliwie. Trzymaj się. Niewątpliwie, przyjacielu, niewątpliwie. Dobra, mamy teraz 40 siły i 26 punktów doświadczenia. 20 pójdzie na... na naukę otwierania zamków. Za Gomeza! Za Gomeza. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. A przy okazji opowiem wam ciekawą rzecz. Tutaj mamy, tak, mamy kradzież, która wymaga skradania się. Ale on nie umie nas nauczyć skradania się, ponieważ jest to... Tylko uczę tego kawalornu. Czyli ten gościu w tej chacie niedaleko obozu. No a więc no tak trochę nie teges. Chciałbym zostać ekspertem w otwieraniu zamków. Gdy nabierzesz już trochę doświadczenia, nauczysz się rozpoznawać dźwięk, jaki wydaje wytrych, zanim pęknie. Myślę, że powinieneś sobie z tym poradzić. Wsłuchaj się uważnie w dźwięki, jakie wydaje otwierany zamek, a nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Prawdziwy mistrz w tym fachu potrafi otworzyć każdą skrzynię, nie łamiąc ani jednego wytrycha. No. Otwieranie zamków na poziomie mistrz, moi drodzy. Na poziomie mistrz. Teraz tylko... pomykamy drogą prostą w kierunku kopalni. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Od razu wiedziałem. Może być trochę mniej przyjemny moment. Chodźmy tędy, bo tędy w ogóle nie chodziłem. Co mi przypomina, że tutaj chyba była jakaś bestia do zabicia. Ta, w tym oboziku, z tego co pamiętam, był wilk. Jest? Jest. O wilku. Skrzynka. Aj, wytrych się złamał. Teraz o wiele rzadziej wytrychy będą się łamać. Po prostu będziemy musieli zaczynać od nowa. O, trochę fantów było. Lewo, prawo, prawo, lewo. 3 wytrychy, 2 piwa, 2 pochodnie, 10 strzału. Teraz chodźmy tędy. I przywitajmy się z kawalornem. Ponieważ chciałbym od niego kupić... Za Gomeza! Za Gomeza. Kupić łuk. Pokaż mi swoje towary. A taki słabiuteńki łuk. Na 10 punktów zręczności jest krótki łuk. Wymienimy go za miecz bojowy. 6 futer, 2... A tam po prostu za łajno, które nam się nazbierało. I oddajmy te monety. Bo tylko mi ekwipunek śmiecą. Coś tu jeszcze mam? Nic. Dobijmy to.
199. Bryłkami. Bryłkami rudy. Załóżmy łuk. No jesteśmy teraz trochę bardziej wyekwipowani. Ale cóż to, widzę, że pojawił się nowy goblinek. Zmiataj mi z drogi. I teraz szybko pomykamy do starej kopalni. Dopóki jeszcze mamy czas. Ogólnie coś mi się przypomniało. Wesołego nowego roku! Bo właśnie sobie przypomniałem, że 31 ten odcinek wyląduje na internetach. O godzinie 20. Czyli najpewniej nikt z was go nie obejrzy. A obejrzycie go najpewniej dnia następnego. Kurde mol, jakie ja ewolucje teraz robię? Jest plaża... Łocie, panie. Bestia. Zejdźmy sobie tędy. Ile goblinów, mówiłem. Przypominacie sobie, co ja mówiłem? Mam o ubijaniu bestii, zanim zrobi ich się w chuj. Na pewno wam mówiłem. Ej, czemu on trzyma... Dziwne. Trzymał w ręce strzała, nie mogłem nawiązać interakcji z zwłokami. Podejdźmy do tych goblinasów. Mam z nim jakiekolwiek szanse? Z taką ilością najpewniej nie za bardzo. Przydałby się jakiś zwój z czarem obszarowym. Albo dobre mikro. Uda mi się tutaj wejść? Uda się. Mamy chwilę wytchnienia. Czy nie? Tak, mamy. Moje gobliny są głupie i nie wyskoczą tutaj. Co one robią? Podskakują jak pierdolone piranie. Dobra. Włażą tutaj. Wykorzystamy baga gry. Ale bagi są po to, żeby je wykorzystywać. Ile ich tam jeszcze zostało? Jeszcze dwa rodzynki. Dobra. To już się zaczyna być nudne. Gobliny nie wyrzucają z siebie nic poza tą pałką z gwoździami. A więc nie warto nawet ich przeszukiwać. Co tu mamy? Pogrzebacz. 5 punktów ataku, moi kochani. 5 punktów ataku. I drewniana łyżka. I napój many. Nic dla mnie przydatnego. Widzę, że mamy 20 minutę, no to sobie odpuszczę resztę grindu. Nawet zostawię te 3 gobliny zielone. Dodam jeszcze, że tamte były czarne. Pamiętam, co ja chciałem zrobić. Mieliśmy iść do kartografa. Kupić w końcu pełną mapę. Kiedy Marcisław kupi pełną mapę? Nie wiadomo. Może za 2 lata. Może za 3.
A może nigdy. Dobra, jesteśmy już przed obozem. Zajęło mi to 20 minut. Mamy tutaj dwóch. Nie powinieneś. O, ładnie się odpaliły pochodnie. Mieliśmy dwóch strażników świątynnych. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Mamy to gdzieś. Zapisujemy i wchodzimy. Przed nami stara kopalnia po raz drugi. A ja po raz drugi będę się błąkał. Dobra, może błąkał to za duże słowa. Nawet bym powiedział, że bardzo za duże słowa. Okej. Żadna muzyka mi nie pogra w tle. Smutno mi tak trochę samemu. Gro. Na szczęście wy jesteście, co nie? Bo jesteście tam, tak? Dajcie jakiś znak życia. Napiszcie komentarz. Dobra, cześć Jan. Za Gomeza! Za Gomeza. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Okej, dobra. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Oto w takim razie kołem zębatym zajmiemy się w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy, a to był Gothic 1. Widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!